Rozwiązania kogeneracyjne mogą się różnić od siebie przede wszystkim źródłem energii cieplnej i elektrycznej. Czy to będzie silnik, czy to będzie turbina? O różnicach już wstępnie mówiłeś. No przede wszystkim turbina to jest maszyna przepływowa, to jest główna różnica, jak i również to, o czym też wspominałeś, moc. Tutaj silnik jest urządzeniem mniejszej mocy. Duża moc to są turbiny. Silnik gazowy tłokowy jest dużo bardziej rzeczywisty i fizyczny dla normalnego człowieka, gdyż większość z nas ma samochód, a w samochodzie ma silnik tłokowy. Turbina gazowa, w dużym uproszczeniu oczywiście, jak sobie możemy wyobrazić silnik z samolotu turbowentylatorowy, z którego zdejmujemy wentylator, zakładamy dodatkową sprężarkę i tak powstaje turbina gazowa. Jest to oczywiście duże przybliżenie, ale taka jest logika tego procesu. I mamy na przykład takie turbiny gazowe na rynku, które są de facto silnikami lotniczymi przerobionymi na turbinę energetyczną. My akurat takich nie mamy. Nasze turbiny są projektowane od początku jako turbina gazowa i są tak projektowane, żeby pracowały w przemyśle i energetyce. W dużym uproszczeniu silnik i turbinę można porównać przez analogię do motoryzacji, do samochodu osobowego i autobusu. Oczywiście autobusem możemy wozić jedną osobę, ale czy to się opłaca? No chyba nie do końca. Tutaj podobnie jest koło tych 10 MW, 5-10 MW. Musimy dokonać wyboru, jakie urządzenie, jak obiekt będzie działał i co najbardziej się opłaci w dalszej eksploatacji. Chcę tutaj podkreślić, że dzięki temu, że oferujemy obydwie technologie, jako chyba jedyna firma w Polsce, obydwie technologie, czyli turbiny i silniki jednego producenta, zawsze dobierzemy rozwiązanie bardziej pasujące do Twojego biznesu. Pracując z nami, zawsze dostaniesz lepsze rozwiązanie, bardziej dopasowane do konkretnej aplikacji, którą u Ciebie masz, a nie akurat takie, które mamy w katalogu.